Cześć, witajcie w Kotlet TV. Chciałabym Was zaprosić dzisiaj na nową serię filmów. Będą to filmy poradnikowe, o które często pytacie i prosicie w komentarzach, a dotyczyć będą one diety przyszłej mamy i młodej mamy. I tutaj już na samym początku chciałabym powiedzieć, że nie będą to filmiki tylko skierowane do przyszłych mamuś, ale do każdego z Was. Mam nadzieję, że będą przydatne, bo przecież na pewno co jakiś czas gościcie u siebie młodą czy przyszłą mamę. No i mam nadzieję, że te poradniki ułatwią Wam przygotować danie, które taka mama z przyjemnością zje. Dzisiaj będzie króciutki filmik, taki zwarty, jak każdy temat. Na pewno poruszę w dłuższej wersji. Tak naprawdę w ciąży można jeść, słuchajcie, wszystko. Nie odmawiajcie sobie, ciąża to jest bardzo miły stan, ale są produkty, które trzeba wyeliminować zdecydowanie. I tutaj przede wszystkim na początek alkohol. Mam nadzieję, że tego nikomu nie muszę powtarzać, ale dla przypomnienia, alkohol czy to jeden, czy ma 1%, czy 17% alkohol całkowicie eliminujemy z diety mamy w ciąży. Kolejna rzecz, którą eliminujemy z diety, to surowizna. Tak najłatwiej zapamiętać. I mówię tutaj o surowym mięsie, a także surowych rybach, czyli odpada tatar, odpada sushi. Kolejna surowizna, która jest do wyeliminowania z diety, to surowe jajka. Tutaj przede wszystkim chodzi o salmonellę. Te również odpadają z naszej diety, ale spokojnie da się je zastąpić, będę na pewno o tym mówić. Surowe mleko, czyli mleko niepasteryzowane i produkty z tego mleka, czyli sery, a także sery pleśniowe. I tutaj od razu, tak już na marginesie wspomnę, że nie każde sery pleśniowe są do wyeliminowania. Mówię tutaj tylko o serach z mleka niepasteryzowanego. Poza tym oczywiście eliminujemy wszystkie takie niezdrowe rzeczy, jak na przykład fast foody, ale no, prawda jest taka, że po fast foody tak naprawdę sięgać nie warto, nie tylko będąc w ciąży, bo nie jest to zbyt zdrowe, po prostu. Za to, co warto jeść, warto odżywiać się zdrowo, racjonalnie, sięgamy po warzywa. Zamiast smażonych, duszone, gotowane, dania na parze, niech to będą właśnie produkty bogate w żelazo, niech to będą produkty bogate w błonnik, ale też nie odmawiajcie sobie przyjemności. Jak naprawdę skusicie się czasem na coś słodkiego, to na pewno będzie Wam milej, bo szczęśliwa mama to i szczęśliwy brzuszek i przyszły maluszek. Ja czekam już na Wasze pytania. Jestem ciekawa, jakie chcielibyście zobaczyć odcinki, o czym. Zostawcie komentarz. A po więcej zapraszam jak zawsze na www.kotlet.tv. Pa, pa!